Przede mną KS Korona Kraków, ósma drużyna w Polsce. Jest to historyczny wynik. Chłopcy z rocznika 2004 dokonali tego, czego nie dokonali inne pokolenia. Wielkie brawa. Nie jedna drużyna w Polsce by chciała być na waszym miejscu i zagrać w wielkim finale. Słuchajcie, chłopcy, walczyliście każdy mecz o każdy metr kwadratowy parkietu. Naprawdę powinna Małopolska z was być dumna. Podziękowanie trenerom, panu Dudkowi, będziecie teraz dziękować. Ja chciałbym także podziękować trenerom z Wisły, bo tu są moi chłopcy z Wisły, którzy zaczynali pierwsze kroki i z Radwana. A teraz każdy z was może podziękować kibicom, może pozdrowić kogoś, kto was oglądał i powiedzieć dwa słowa, tak króciutko, dla każdego te 15 sekund. Pierwszy ty i przekazujesz mikrofon. No to ja bym chciał podziękować wszystkim kibicom z Krakowa, którzy tu przybyli, są tam. I też rodzicom, trenerom i całemu sztabowi, który przyjechał z nami. Jestem Bartosz Leśniak i też chciałbym podziękować kibicom z Krakowa, którzy tutaj przyjechali. I pozdrowić mojego brata, który niestety nie mógł przyjechać bez na wycieczce i mam nadzieję, że nas oglądał. Kasper Rutkowski, ja bym chciał pozdrowić moją całą rodzinę i Filipa Pitra. Eryk Noszyński, chciałbym pozdrowić Oliwiera Duchnowskiego i wszystkich kibiców. Jakub Skoczyla, chciałbym pozdrowić kibiców i rodzinę. Franek Usydus, bardzo chciałbym pozdrowić moich rodziców oraz kibiców, którzy wszyscy tutaj przyjechali. Mam na imię Kamil Król, chciałbym pozdrowić nasz Kraków, którzy tu przyjechali i moją całą rodzinę. Nazywam się Maksymilian Wiech, chciałem pozdrowić wszystkich kibiców oraz moją bagietę. Nazywam się Mikołaj Nastrzuk, chciałbym pozdrowić moich rodziców, całą rodzinę i wszystkich kibiców, którzy nas dopingowali przez cały sezon. Nazywam się Mikołaj Haluch, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, a w szczególności mojej rodzinie za wsparcie. Szymon Tabiś, ja chciałem podziękować moim rodzicom za wsparcie, wspierali mnie na każdym meczu. No i też z Krakowa kibicom, którzy oglądali przez internet. Wiem, że Maja Zembala nas oglądała każdy mecz, więc dziękuję ci za to. To jestem Kostuś, dziękuję bardzo rodzicom za wsparcie. Pozdrawiam moje najlepsze fanki, Mirę, Gabrysię i Olcie. No to ja nazywam się Piotrek Korczyński i chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy nam kibicowali, a z Krakowa głównie Ole, bo wiem, że mnie oglądała. Nazywam się Jan Bonar i chciałem pozdrowić wszystkich naszych kibiców, drużyny przeciwników, no i każdy, kto nas oglądał i mocno za nas wierzył, bo to było bardzo ważne. Jeszcze raz gratuluję chłopcom z Krakowa i ja sobie życzę, żebyście dotrwali w tym składzie do kadeta, najlepiej do juniora. Jak będzie okazja, zrobimy U15 za rok i pokażecie jeszcze większą siłę. I teraz wspólny okrzyk. Korona! Hej! Ja już zapraszam drużynę z Lublina. Przyjechało was tutaj najwięcej, bo aż 16 zawodników, dwóch trenerów i naprawdę fantastyczni kibice. Gratuluję 7 miejsca, ostatniego wygranego meczu. Nie przyszedł łatwo, wyjeżdżacie chyba zadowoleni, spełnieni. Panie trenerze, kilka słów podsumowania. Ja powiem może krótko. Podziękuję organizatorom za dobre przygotowanie turnieju finałowego Mistrzostw Polski. Chłopcom jeszcze raz powtórzę, bo to dla nich wielkie gratulacje za walkę i za wszystkie wyjazdy, za cały sezon. A życzyłbym sobie, żeby co roku meldować się w finale Mistrzostw Polski. MVP, dwa słowa. Maciej Szalak, najwyższy zawodnik, ja ci mogę tylko życzyć, żeby cię trener kadry zauważył i powołał cię na kamp centralny, może jeszcze kogoś z Lublina i żebyś pojechał do Hiszpanii na turniej. Dwa słowa o tym meczu, ostatnim meczu zwycięskim. Ostatni mecz, no mogę powiedzieć tylko to, że mecz nie był łatwy, zawodnik nie był też najłatwiejszy na tym turnieju, nikt tu nie był łatwy.
Ale każdy od nas dał coś z siebie i myślę, że to przeważyło wynikowi, tak? Dziękuję. Teraz każdy dwa słowa do kibiców z zewnątrz, do kibiców. Przedstawiamy się. Trzy zdania dla ciebie i dla każdego. Nazywam się Michał Głąb. Chciałbym podziękować wszystkim kibicom za wsparcie i przyjechanie tutaj do nas. Nazywam się Jan Wachowicz. Turniej był bardzo ciężki, jednak daliśmy radę, mamy 7. miejsce w Polsce. Chciałbym też bardzo pozdrowić wszystkich kibiców, którzy z nami przyjechali i nam kibicowali. Nazywam się Rafał Jabłoniec, MKS Jazda. Nazywam się Bartek Ciesielczuk i dziękuję wszystkim kibicom za przyjazd i za doping dla nas. Nazywam się Rafał Mazur i dziękuję wszystkim rodzinom, rodzicom i drużynie. Nazywam się Wojciech Lewandowski i chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, którzy byli na miejscu i którzy kibicowali nam z Lublina, sprzed komputera czy innego urządzenia. Nazywam się Jakub Kudelski i chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców, którzy nam kibicowali, naszych koleżanek i kolegów z Lublina. No. Nazywam się Marcel Czarnota, ja bardzo chciałem pozdrowić wszystkich kibiców, tych sprzed komputera i tych, którzy kibicowali nam tutaj na parkiecie i dziękuję wszystkim za przyjazd. Nazywam się Kuba Kutnik i chciałbym serdecznie pozdrowić kibiców, cały Lublin, że kibicowali nam z całego serca i moją rodzinę. Ja się nazywam Karol Włoch, no i chciałbym pozdrowić naszych wszystkich kibiców, cały Lublin, no i w szczególności Klaudię Pasłę. Nazywam się Bartek Tyburek, chciałem pozdrowić wszystkich naszych kibiców. Nazywam się Łukasz Borysiuk, chciałem pozdrowić wszystkich kibiców, którzy z nami cały czas byli i to dzięki nimi mogliśmy osiągnąć takie wysokie wyniki. Dziękuję. To tak, ja chciałem na początku podziękować bardzo naszemu kochanemu trenerowi, naszej całej drużynie za to, że tu wspólnie doszliśmy, naszym kibicom, którzy nas cały czas wspierali. Chciałem pozdrowić rodziców i brata. Nazywam się Michał Grzesiak, chciałbym podziękować wszystkim kibicom za to, że nas wspierali w trudnych chwilach i po prostu podziękować. Już wszyscy gratuluję, wspólny okrzyk i zrobimy sobie zdjęcie pod banerem. Dobra. Dawaj! MKS Start! Dobra, pod baner, możecie tak ciupnąć, żeby było widać baner.